12 Sebastiana, Olgier Sęczek. Projekt Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej. Projekt Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy, przebudowy, dobudowy wraz z nadbudową istniejącego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Sebastiana 18. Pomijam preambułę. Paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie wniosek dotyczący ustalenia warunków zabudowy na inwestycji pod nazwą rozbudowa, przebudowa, dobudowa wraz z nadbudową istniejącego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynek frontowy wraz z oficynami, wraz z budową nowej części budynku i podziemnych miejsc postojowych i koniecznymi rozbiórkami obiektów kolidującymi z inwestycją na działce nr 47 i 164 obręb 3 w Śródmieście przy ulicy Świętego Sebastiana 18 w Krakowie. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Projekt uchwały stanowi realizację zapisów statutu dzielnicy pierwszej w sprawie miasta i jest odpowiednią na pismo Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz wyszliście Państwo z mieszkańcy Skarbu Okolic i chciałbym przyjąć Państwa opinii i oddaję Państwu głos. Jeżeli można, to muszę rozpocząć, ponieważ my mamy tutaj z panią sąsiadką i większa część naszej kamienicy, zresztą granica działki jest również granicznym murem naszym, także po prostu ścianą zewnętrzną naszych budynków. My sobie nie wyobrażamy realizacji inwestycji o tym rozmiarze. W dodatku z budową parkingów podziemnych, ponieważ są to budynki dosyć wiekowe, na fundamentach niestety nie do końca stabilnych i taki rozmiar inwestycji wraz z zamiarem budowy parkingu podziemnego grozi po prostu katastrofą budowlaną. Tak jest. Nie mówiąc już o kwestii zacienienia dostępu do światła dla mieszkańców, to są budynki nieusługowe, a mieszkalne, także dostęp do światła słonecznego dziennego dla nas konieczny. I w tym momencie po prostu ta inwestycja zagraża nam w bezpieczeństwo. Życia. Ta inwestycja, która tam została wywołana przed wojną, jest w pełni zagospodarowuje tą przestrzeń. Można to wyremontować do takich gabarytek, jakie istnieją. Podniesienie tego do góry, pogłębienie i rozbudowa tych budynków nam po prostu zrujnuje życie. Ja jestem lokatorem kamienicy, która mieści się po drugiej stronie, przy ulicy Sarego. Niestety mam pecha, że mieszkam od strony ulicy Sebastiana. W tej chwili niewielkie podwórko, przestrzeń rakiem 5 metrów, to jest dla mnie jedyne źródło światła. Kamienica, która stoi, rozbudowana ma być, jest oddalona jakieś 20 metrów może. W tej chwili przesunie się o kolejne metry do przodu i zostanie jeszcze podniesiona do góry. Pozbawi mnie to całkowicie światła. Już o uciążliwościach budowy i tak dalej nie wspominam, bo to jest oczywista rzecz, że to musi być. Niemniej jednak te kamienice były robione w trybie bardzo oszczędnym. To nie są lokale, które były budowane w sposób chyba za bardzo przemyślany i taki gospodarny. Pod naszymi kamienicami na przykład nie ma w ogóle fundamentów. Te posesje, które Państwo zajmują ze strony ulicy Sebastiana, podobnie sytuacja wygląda. I dokładnie mamy dodatku ścianę zewnętrzną na granicy działki tej inwestycji, która jest planowana. Także w chwili obecnej, z tego co ja wiem, w naszych piwnicach już stoi woda od dłuższego czasu i mamy z tym ogromny problem. Dlatego wydaje nam się, że tego typu inwestycje na pewno doprowadziłaby do jeszcze gorszych. Skala jej po prostu jest niedopuszczalna. Szanowni Państwo, czy chcielibyście spotkać z inwestorem, z projektantem i przedyskutować to razem z nim, czy poszedłby na Wasze jakieś sugestie i zastrzeżenia, zmieniając pewne, tak Pani mówiła, zakres i rozmiar tego wszystkiego, żeby Was uspokoić? Oczywiście jasnym jest, że należy rozmawiać, ale tak jak widać już z tego projektu, ten rozmiar inwestycji jest tak potężny, że ja nie sądzę, że to jest możliwość porozumienia się, ponieważ przede wszystkim kluczowym jest budowa parkingu podziemnego.
te kamienice okoliczne, a jest ich sporo dookoła, wszystkie po prostu tego nie przetrwają. Nasza na pewno. Tym bardziej, że jeszcze są budynki takie jak po prostu niższe, mniejsze, które po prostu w tej chwili już cegły i fundamenty tam są w stanie nie najlepsze. Zagęszczanie tej zabudowy jest skandalem. Tam jest tak trafane tych budynków, że wykorzystanie działki jest budowanie czegoś tam jest, tak, jest maksymalne, więc budowanie czegokolwiek, poszerzanie i nadbudowa góry, to jest po prostu skandal, proszę Państwa. Inwestorzy by się mogli z nim spotkać, a jaką mamy możliwość obrony i rozmowy z nimi? Po naszej stronie nie ma tych pieniędzy, tych milionów, którzy mają tam siedzieć. Ja myślę, że jeśli Państwo nas nie wezmą, to nie wiemy, co możemy zrobić. Moja ściana zewnętrzna, mojego lokalu. Bardzo proszę. Chciałabym jeszcze dodać taką rzecz. Ja to tylko wiesz, że rzeczywiście wręcz pracuję w przedsiębiorstwie geologicznym, więc zdaję sobie z tego sprawę, że grunt jest w tym miejscu mieszany, ponieważ to jest starorzecze. Są miejsca grząskie, są miejsca twarde, wapienne skały. I budowa czegokolwiek w tym miejscu zagraża wszystkim okolicznym kamienicom, no i na mieszkańców w kolejności. Po drugie, ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, takie zagęszczanie i niemożność później dostania się tam służb ratunkowych w jakikolwiek sposób jest po prostu niemożliwe. No i to jest jeden też z podstawowych warunków, żeby nie zagęszczać w starym mieście istniejącej zabudowy, której rusztowa, dać te belki, różne strychy i tak dalej, są drewniane. Państwo sobie nie zdają z tego sprawy, że konstrukcja i strychu i konstrukcja czasem nawet ścian jest z trzciny, jest drewniana, jest po prostu tyle się mówi o ochronie środowiska, warunków, w jakich mieszkamy, jakich żyjemy, a my sobie straszny pad na swoje plecy gotujemy. Oczywiście, to jest rabunkowa gospodarka, proszę Państwa. Nie można budować jakąś udera, to należałoby, w związku z tym, co cały czas mówicie Państwo tutaj mądrze, należałoby ją wydłużyć i posadzić tam drzewa, zrobić park, a nie dopychać kartą i zbierającą dziurę. Tam jest z drugiej strony ogród, to wszystko pójdzie w pierony, uschnie, bo jeżeli wybudują tam ten garaż, oczywiście, że trzeba będzie odwodnić, no co się stanie, no te korzenie, to wszystko padnie, to wszystko uschnie. Spostrzeżenia na temat tej przyszłej inwestycji, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali trójstronnie, żeby porozmawiać z inwestorem, bo jak Państwo widzicie, na dzień dzisiejszy jest przygotowana opinia pozytywna, a od Was, co właśnie tej inwestycji, natomiast pozwólcie Państwu skończyć, proponowałbym spotkanie trójstronne, Państwo, inwestor i Komisja Architektury. Co z tego wyniknie? Może z tego wyniknąć to, że projekt się zmieni na negatywny, nasz. Przede wszystkim mamy reprezentować mieszkańców, a Państwo są mieszkańcami tej dzielnicy. I tutaj na dzień dzisiejszy ten projekt wygląda inaczej, nie tak jakby Państwa zadawano, prawda? Dlatego ja proponuję takie spotkanie, wysłanie projektu do komisji, spotkanie się z inwestorem. Spotkanie się z inwestorem, z państwem i z komisją architektury. I z tego dopiero wyniknie to, że ten projekt uchwały może być negatywny. Jeśli inwestor nie pójdzie na ustępstwa i na sugestie, które państwo mu przedstawicie. Bardzo proszę, koleżanka, jedna, druga, prawda. Ponieważ ja jestem mieszkanką, jak wiecie Państwo, ulicy Sarego i jak wiecie też chyba już tam inwestycja jedna na tak zwanym tym terenie zabytkowym, jakim są Łąki Sebastiańskie ze starym korytem Wisły, którymi już są robione podkopy w tej kamienicy przy Sarego 22, 24, 26, podkopy pod garaż, gdzie jest woda. I w tej chwili, mimo prawda, pewnych protestów, wiadomo, że grozi nam tam pewne tąpnięcie. Druga inwestycja w postaci następnego garażu na podmokrym terenie, który tam istnieje, spowoduje to, co Pan mówił, słuszna jest to uwaga, uschnięcie tych wewnętrznych ogrodów wewnętrznych, tak naprawdę od ulicy Sarego 17, piękny ogród,
który daje zieleń dla wewnętrznego, tej wewnętrznej enklawy między budynkami. I w tym układzie na pewno nastąpi zaburzenie wszelkich tam układów, stosunków wodnych, zieleni i tak dalej, nie mówiąc już o ogromnym hałasie, pyleniu z takich inwestycji, którą będzie kopywanie się i wybudowywanie garażu. Ja mówię od razu, że jestem przeciwna temu, tej inwestycji. Dziękuję pani Wyszyńska, proszę. Pani Pitner, pan Jacek. Jeszcze pan Krzysztof Baron i pan Jacek Asterna. Jeszcze pani Wojciech. Pani, oczywiście pan, który niech prowadzi się z nami. Proszę państwa, nie chcę, żeby państwo odnieśli wrażenie, że Komisja Architektury jakby nie debatowała nad całym problemem. Zadawaliśmy bardzo podobne pytania, to znaczy właśnie jak on sobie wyobraża budowę i ten pan architekt, który nam opowiadał o projekcie budowy tego parkingu podziemnego, który tutaj będzie dojazd. No on mówił, że przez tą bramę, która jest obecnie, no to no, trochę to wzbudziło nasze zdumienie. Także no, szereg pytań było, także skąd taki duży rozrost tych oficyn, bo tam chyba 3 piętra oficyn projektuje, a z przodu też 2 piętra nad budowie, jeszcze taki zagłamany. Więc te wszystkie pytania były właśnie, jak to się będzie miało do sąsiednich działek, czyli nie zacienić na tego. Natomiast jeszcze były pytania takie dotyczące jakby historii tej kamienicy, bo pan projektant powiedział, że tam już była wizytka wydana i że tylko wygasła z tego powodu, że się zmienił właściciel. I tu się właśnie zaczęło dociekanie, na jakiej zasadzie się zmienił ten właściciel. To znaczy tam była jakaś, nie wiem, czy osoba prywatna, czy spółka, nie pamiętam, hiszpańska w każdym razie, która brała kredytów na tą posesję. Zadłużyła tą posesję ogromnie i po prostu ten właściciel się ulotnił z kredytami, nie spłacając kredytów. I potem siadł na tą kamienicę komornik i sprzedał to firmie produkującej okna. No i teraz ta firma jest inwestorem. No i właśnie chce remontować tą kamienicę i tak dalej. W międzyczasie usunięto wszystkich lokatorów, także ten pustostan już tam stoi lata. No nie wiem, no tak było powiedziane, no nie absolutnie. No różne rzeczy. Jeszcze rok temu mniej więcej, może troszkę ponad mieszkali. W okresie wyborczym ja jeszcze tam zbieram. No to nie wiem, no tak było powiedziane, że od dawna stoi. No tak, w każdym razie. Czy można tylko słowo, dosłownie jedno zdanie, bo ja proponuję, będąc radcą panu, żeby najpierw sprawdzić parametry dopuszczalne zabudowy tej nieruchomości, ponieważ wydaje mi się, że tam już fizycznie, nawet patrząc na tą nieruchomość, ciężko jest coś wepchnąć, a wydaje mi się, że parametry możliwe do zabudowy tej nieruchomości też wykazują, jest pewna górna granica, którą można zabudować, to pani architekt na pewno mnie poprze. Ponieważ wydaje mi się, że te, choćby z tego powodu po prostu ta inwestycja, którą miała, nie jest możliwa. To jest tak zwane IZT, czyli wstępne warunki zabudowy możliwe, dopuszczalne. I potem Wydział Architektury kieruje tą sprawę także do konserwatora i inne, tam do zieleni i tak dalej, do kontyny. I oni narzucają, do jakiego stopnia ta budowa może być nad budową. Nie, to już są bardzo ścisłe właśnie rygory wtedy. Uczestniczyłam w wielu procesach kwestionowania procesów wydawania decyzji WZIZT przez architekturę w Krakowie i skutecznie 3-krotnie tą samą inwestycję blokowałam właśnie w kwestii, że po prostu urzędy, które mają wyrazić swoją opinię, nie wyrażają jej, więc jest do mnie mana zgoda. Ale to wie pani stanowi, że sytuacje są, bo na przykład na to Pan Krzysztof Baron, proszę. Ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy. My nie musimy.
komisji bałkować. Możemy przygotować teraz poprawkę, zmienić projekt na negatywny, napisać 2-3 punkty uzasadnienia i głosujemy negatywnie, opinię dla architektury. I proste, no bo my z inwestorem byśmy rozmawiali stosunkowo długo, ponad godzinę na komisji architektury. Były poruszone różne kwestie i wałkować z nim to jeszcze raz, no to to jest trochę bez sensu. Ja sobie pozwolę złożyć, napisać poprawkę, zmienić na negatywnie i napisać 2 zdania uzasadnienia, no i proszę radnych, żeby to przegłosowali. Ale komisja przygotowała pozytywny projekt. Tak, ale nie była jednomyślna, no. Prawie wszyscy radni byli za, ale nie wszyscy. No. Komisja poświęciła. Wiem, co mówię. To ja za. Prawie nie wszyscy radni byli za. Niech pan komisja poświęciła, jakie było. Komisja jeszcze raz z państwem. Ale nie można zrobić poprawki i zobaczymy, co się dzieje. Nie, to nie. Zapraszamy się, proszę. Nie, nie, nie. Niech to będzie komisja z organizacyjnym, a nie w taki sposób. Jakby przyszło jeszcze ileś osób, to może stanu pozytywna. Nie róbmy dalej z siebie. Pani proszę, panią. Pani Wigel, proszę, do kolejki. Czy tak się daje inwestora tutaj? Nie. A dlaczego nie? Dobre pytanie. Dlatego, że opinia na komisji była pozytywna. Państwa mieszkańcy nie znaliśmy głosu. Nie było. Nie było. Panu proszę, proszę o zachowanie kolejności. Kolejności, nie mówienie podwójnie, potrójnie. Proszę wysłuchać wypowiedzi jednej osoby, drugiej, trzeciej, czwartej i na podstawie tej dopiero będziemy robić coś, jakieś decyzje. Pani Witter, proszę. Ja tylko chciałam krótko powiem tutaj po prostu tego wniosku o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały w sprawie wniosku o uchwalenie zabudowy dla rozbudowy, przebudowy, dobudowy wraz nad budową istniejącego zespołu rynku mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Świętego Sebastiana 18 w porządku obrad 33 sesji Rady Dzielnicy Pierwszej. W paragrafie pierwszym zmienia się treść, opiniuje się wniosek z pozytywnymi zachowaniami. Tak, poprawę chciałam. No i tak, tylko jak pan głosował teraz. To jest poprawka? Tak. Proszę, proszę. Ale czy ja mogę krótko? Już panu dam głos, jak się wcześniej. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że populizm jest fajny. Ale przeraża mnie to, że obradowaliście Państwo nad tym ileś minut, godzin i nagle poprawka, okej, mieszkańcy na pewno mają rację, natomiast warto by było, żeby to wróciło do komisji, tego wymaga powaga tej rady. Powaga komisji, która obradowała, nie wiem jaki był wynik głosowania, nie był jednogłośny, czy jednogłośny był taki oto wniosek komisji. I pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, nie ośmieszajmy tej rady, przywróćmy to do komisji. Niech komisja, nawet jeszcze w tym miesiącu pan przewodniczący może zwołać ponownie komisję, jeżeli będzie taka wola pana przewodniczącego i członków komisji. Zaprosić mieszkańców, wysłuchać obu tych stron, a nie robić to na łachu caku. Ja się na tym, ja się nie wgłębiałem, bo w ogóle nie wgłębiałem się w ten problem. Uważam, że powinniśmy zachować powagę, odesłać to do komisji. Pisanie tej poprawki na szybko uważam, że nie jest rzeczą dobrą i nie daje nam dobrej opinii, dlatego będę przeciwko tej poprawce. Składam wniosek formalny o odesłanie tego projektu do projektodawcy. Dziękuję bardzo. To nie jest populizm. Mogę? Mogę? Dwa konkretne, krótkie pytania mam. Tak, już. Ja po prostu proszę, żeby od razu to odpowiedziały osoby, które pytam i potem już nie mam więcej do powiedzenia. Czy komisja była na wizji lokalnej? Tak czy nie? Ja byłam, koleżanka. Aha, rozumiem. I drugie pytanie. Przecież państwo są... Przepraszam bardzo. Ja chcę tylko usłyszeć odpowiedzi, mogę więcej się nie wypowiadać. Państwo są nie tylko lokatorami, ale właścicielami. Tak jest. Przecież państwo jako wspólnota mogą zaprotestować i oprotestować sudet. Czemu nie jesteście? Panie, mogę jeszcze prosić o głos? Tak. Panie, czy to jest? Tak.
Ale sąsiednia kamienica, jeżeli zarząd oprotestuje, to po prostu jest po zabawie. Sama się zastanawiam, bo w procesie wydawania WZIZT jako strona powinna zostać poinformowana. A czy nie została pani? W tej chwili jeszcze nie została. No proszę to zaskarżyć. Jest właśnie to, że tylko z nami było niezwykle miło, że rada nas została. Po pierwsze, najpierw rozmawiając z nami, a potem podejmując uchwałę popierającą inwestycję o takiej skali, to jest po pierwsze, bo jest to dla nas niezwykle kluczowe. A następnie niezwykle kluczowe, i to mówię z doświadczenia własnego, jest poparcie tego swojego stanowiska, nie jakie państwo uznacie, negatywnego czy pozytywnego w dalszym procesie wydawania tej decyzji WZIZT, ponieważ na przykładzie dzielnicy, w której obrębie znajduje się ulica Zamkowa i okolica, Rada Dzielnicy wydała decyzję negatywną, która nie wpłynęła na Wydział Architektury jako żywo, także trzeba było blokować w kolejnych etapach te decyzje WZIZT, ale czasu się traci, energii i po prostu na kolejne spotkania my się oczywiście możemy stawiać, tylko szkoda czasu. Do powiedzenia prawa to państwo jest posłuchajcie, bo właściwie powinniśmy być większą siłę, niż my jako rada. Teoretycznie. Ale przecież tylko jedną rzecz pozwolić. Panie przewodniczący, tylko jedną rzecz proszę, a propos powagi rady. Ja bym tutaj też miał taką uwagę do pani, że jeżeli pani nie ma możliwość zadziałania prawnie, to do rady się należy zgłaszać, jeżeli prawo zostało złamane. Na razie nie ma ani złamanego, ani niezłamanego prawa. Na razie państwo nie wykorzystali swojej możliwości oprotestowania tej decyzji. To znaczy, nie mieli szans. Po pierwsze, nie dano mi szans. A po drugie, rada też podjęła pewną uchwałę. To jest projekt uchwały, który został skonstruowany zanim były sytuacje z nami. Poprawnego przeprowadzenia. Była poprawka pani Edyty Wittner, aby paragraf pierwszy zmieni się treść, opiniuje się wniosek w sposób nie na negatywny. Składam wniosek formalny o głosowanie imienne. Całego projektu. No, formalnego nie można, ale całego tego można. A całego projektu? No całego projektu, no wolno mi złożyć wniosek formalny. No dobrze, ale ja mogę złożyć wniosek formalny w każdej chwili. Ale może być odesłany do komisji na przykład. No może być, ale może nie będzie. Ale co pan chce zrobić? No zaraz, po kolei. Po pierwsze pisemne trzy osoby. Dobrze. Spokojnie. Czy jeszcze głos mógłbym? Ja chciałem zapytać, tak z ludzkiego punktu widzenia, czy państwo, pan przewodniczący, rozumiecie nasze zastrzeżenia? Oczywiście. Czy zgadzacie się z naszym? Panie przewodniczący, ja bym się czy nasz głos jest istotny? Bardzo proszę postawić się w naszej sytuacji, bo Ja doskonale rozumiem państwa zastrzeżenia, ale czy to może być tak i może być nie? Czy można wejść, jeśli nie dojdzie się do pewnej w międzyczasie architektów i inwestorów obserwowało o swoich po prostu pomysłów. Zmieniano ilość ordynacji, zmniejszano różne rzeczy, żeby się dopasować do danego terenu. No to chciałem kolejne moje pytanie. Czy państwo nie zadziwiło troszeczkę, nie zabolało to, sam tytuł dzisiaj tego punktu, nad, roz, to wszystko jest tak strasznie rozdęte. Nie zauważyliście państwo tego? Wiecie, jakie są stosunki urbanistyczne w naszym mieście, na naszych ulicach. I nie spostrzegliście tego, że tak strasznie to wszystko funkcjonuje. I tego nie zauważył. Dlaczego? Nadbudowa. Cholera jasna, czego tam nie ma? Że to naprawdę może nawet grozić katastrofą budowlaną takie przedsięwzięcie. Po prostu coś takiego to jest też rzecz niedopuszczalne. Tak jak mówię, kwestia nawet utraty kilku drzew, kwestia utraty zacienienia, ale kwestia
że tak powiem, utraty naszego majątku, być może jest po prostu w tym momencie podniesiona wobec konkursu. I gdyby nawet doszło do katastrofy budowlanej, to żadna z nas, żadna z rodzin nie otrzyma nawet pewnie odszkodowania z tego tytułu. Także no, nie wiem, czy ktoś z Państwa... Ja proszę pan Sęczyk i pan Narcyzysz. Proszę Państwa, może stało się właściwie błędem, że Państwo zostaliście poproszeni na komisję, bo inwestorami tego był architekt, który tą WZ-kę przygotowywał, twierdził i miał dowód na to, że ta WZ-ka już była wcześniej zatwierdzona, tylko teraz po prostu jest taka sama jak ta poprzednia, ta nowa jest taka sama jak ta poprzednia. I w zasadzie twierdził, że za nasze zastrzeżenia, że te wszystkie nasze zastrzeżenia będą uwzględnione prawdopodobnie przy zatwierdzeniu tej WZ-ki przez konserwatora i architekta miejskiego. To znaczy, nam chodziło o wysokość i nam chodziło o parking, o ten parking. No i w związku z tym tą część biologiczną, którą twierdzą, że będzie większa, no ale mieliśmy tam za duże zastrzeżenia co do tego. A teraz chciałem odpowiedzieć panu Jakubowskiemu. Pan Jakubowski, pan jest najmniej odpowiednim osobą, który by zwracał uwagę odnośnie takiego trybu postępowania, czyli zgłaszania takiej poprawki do tego, bo nie chcę już panu przypominać, pan taką poprawkę zgłosił i tak zostało to przeprowadzone. Najmniej pożądaną osobą jest pan do zgłaszania takiej poprawki. Dobrze? Proszę pana, pan Sęczek i właściwie poprawki. Ja jestem agencja forestalna. Bardzo się cieszę, że państwo raczyli przyjść. Ja jestem przewodniczący Komisji Architektury, Sęczek moje nazwisko. My procedujemy w Komisji Architektury w ten sposób, tutaj dla pana radnego też informacja, że po podjęciu informacji o warunkach zabudowy, że mamy to rozpatrywać na komisji, ja powiadamiam członków komisji, to znaczy z tego obszaru, gdzie jest przewidywana inwestycja, powiadamiam odpowiedniego radnego czy radnych, tutaj była w tym wypadku panią radną Gociewicz i panią radną Pitle, bo to mniej więcej tutaj oba te rejony się ze sobą zarzębiają. I generalnie nie robimy jakichś takich obchodów całej komisji z tego obszaru. Ja tam również się udałem, też to oglądałem. Powiem tylko tyle, że oglądałem tak z ulicy, natomiast wiem, że tutaj panie radne zrobiły głęboką analizę tej sytuacji, ale ja chciałbym uczciwie powiedzieć państwu, że sytuacja taka właśnie jest, że ja powiadam inwestora, staram się zawsze tego inwestora czy pełnomocnika inwestora tutaj zapraszać, wtedy też państwo jesteście zawsze tutaj jak najmilej widziani, bo zawsze tutaj przeważnie na Komisji Architektury jest odpowiednia ilość ludzi zainteresowanych, zaangażowanych w te sprawy. I ubolewam bardzo, że nie stało się to, że nie spotkaliśmy się tutaj wtedy, w miesiącu maju, bo komisja była w miesiącu maju, w pełnym składzie, tydzień temu była komisja, w ubiegły czwartek, bo doszłoby do tej rozmowy, że państwo by, tutaj jak pani prawnik jest, pani architekt, tu był pan architekt, który firmę odpowiednią prawda reprezentował, doszłoby do tej dyskusji, o której w tej chwili mówimy, że jej nie było, prawda? I teraz ja się pytam, co stoi na przeszkodzie, bo to, co tutaj pani architekt mówiła, pani prawnik mówiła, że pan te kwestie, jesteście bardzo państwo zaniepokojeni, my to w pełni rozumiemy, najgłębiej to rozumiemy, ale chwileczkę, ale to oczywiście to można kolejne jakoś dezyderat wystąpić, że państwo są zalewani, bo my o tym nie wiemy, zresztą, prawda? Natomiast wracając do państwa sytuacji, no budżetki to są na etapie takim, to jest tylko intencyjna faza, intencyjna kwestia. Później jest pozwolenie na budowę i tam państwo skutecznie oprotestowujecie, robicie wszystkie te starania, wszystkie ruchy wokół inwestycji, żeby aż do, prawda, do SKO, żeby to ewentualnie blokować. I bardzo słusznie. Natomiast może zauważyć, bo my możemy, czy nie było uczciwie, ale ja bym chciał być uczciwy i powiedzieć państwu, skoro państwo tego raczyli, tak to fatygować.
Czy państwo chcą, już w tej chwili, powiedzmy, oczekujecie negatywną opinię, czy możecie poczekać ten jakiś czas i się spotkać tutaj na tej sali inwestora na komisji? Ja przepraszam, ja przepraszam, i wtedy będzie intencyjne, ale mi się wydaje, że ta sprawa mówiła o bardzo poważnych budowlanych. Ja nie ma pani racji. Pani przewodniczący, proszę już prowadzić. Tak, ale pani, państwo są tak, wiecie, jak to wygląda. Proszę państwa, ja powiem szczerze, jestem w tej chwili zawstydzony. Wstyd mi trochę, że jestem członkiem tej rady i wstyd mi przed państwem za Komisję Architektury. Ja pana przewodniczącego Sęczka kilkakrotnie prosiłem, żeby Komisja Architektury odbywała się z 10-dniowym wyprzedzeniem. Tak jak inne komisje się odbywają. Tak, żebyśmy tych uchwał nie otrzymywali na 4 godziny przed terminem sesji, bo projekt tej uchwały ja osobiście dostałem, zdjąłem z komputera ją o godzinie dzisiaj 12. No mniejsza od. Ale proszę państwa, w podobnych sytuacjach było tak, że komisja brała, było takich kilka kontrowersyjnych przypadków, brała stronę mieszkańców. Ta decyzja, jeśli decyzja będzie negatywna, nie jest decyzją ostateczną, bo odbywa się jeszcze później w Wydziale Architektury z udziałem stosownego urzędnika, inspektora, który prowadzi sprawę, z udziałem inwestora, z udziałem dwóch zazwyczaj przedstawicieli rady. Spotkanie rodzaj, to nie jest z formalnego punktu widzenia rozprawa administracyjna, ale takie spotkanie, ja parę razy, ostatni raz chyba rok temu uczestniczyłem też w takiej kontrowersyjnej sprawie, że ktoś tam chciał coś nadbudować, dobudować, przebudować. I bardzo często w takich okolicznościach dochodzi do pewnego kompromisu, który jest potwierdzony protokołem sporządzonym przez urzędnika. I ja nie widzę powodów w tej chwili, będę popierał wniosek złożony tutaj o wydanie na tym etapie oceny negatywnej na tej pozycji. Ocenę negatywną zawsze można zmienić na pozytywną, jeżeli nastaną ku temu warunki. Oceny pozytywnej na negatywną z reguły się nie zmienia, a potem bardzo często używa się argumentu, że ale przecież wasza rada, wasi przedstawiciele zaopiniowali to pozytywnie. Natomiast no, powiem tak, że Kraków jest miastem magicznym, jak wszyscy mówią, i cuda są na porządku dziennym. Z kolei była sytuacja odwrotna rok temu, kiedy to strony zostały powiadomione, a rada dzielnicy była zaopiniowana, WZ-kę dostała z wielkim trudem i po 2 czy 3 interwencjach. Dlatego ja popieram poprawkę zmieniającą tą uchwałę na opinię z pozytywnym. Proszę państwa, ja proponowałem przejść do głosowania na poprawkę. Ja tylko dwa słowa. Panie przewodniczący i proszę państwa, jeżeli nie wydamy, skierujemy ponownie ten projekt do komisji, czyli odwlecze się o znowu miesiąc. Jeżeli nie wydamy żadnej opinii, wtedy Wydział Architektury przyjmie to jako milczącą akceptację i będzie po wtokach, jak to się mówi. Nie, to można wysłać pismo, że prosi o przedłużenie, nie raz się tak robi. No można, ale nie wiadomo, czy wtedy to uwzględni. Dobrze. Jeżeli nas mieszkańców głos się liczy, to my jednak prosimy o negatywne stosowanie się. Chyba, że was wszyscy mali zgadzać się, no więc... Jak pan przewodniczący zauważył. Proszę państwa, jeszcze raz czytam też poprawki. Próbowka brzmi, zmienia się treść. Opiniuje się wniosek z pozytywnie na negatywnie. To jest... Pozytywnie zamienia się na negatywnie. Proszę państwa, za przyjęcie poprawki. Trzy, 9, 10, 3, 6, 7, 8, 9, 19 osób.
Ile? 19 osób. 19 osób. Skąd Państwa jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Zero. Teraz wniosek o odesłanie projektu do... Wycofuję czasem formalnie, jeżeli mogę. Dziękuję. Tak naprawdę projekt uchwały się za przyjęciem. Moment, ale to miałoby być imiennie. A może pan zrobić to samo, co tak jak pogłoskimy? Nie. Konsekwentnie, imiennie. Nie szkodzi. Nie, poprawka została. Radny lubi składać takie wnioski. Uchwałę. No właśnie, kto był za na komisji, za pozytywnym? Kto był za na komisji? Proszę przeczytać uchwałę. Zostaliśmy, przekonaliśmy Państwa i bardzo dobrze. Proszę. Tak, dziękujemy za przyjęcie. Dziękuję, że Państwo przyszli. Ja bardzo Państwa proszę o zachowanie ciszy. Druk numer 12 w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy, przebudowy do budowy oraz nadbudowy istniejącego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Sebastiana 18. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie wniosek dotyczący ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji do nazwy rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowy istniejącego zespołu budynków mieszkalnych. Inwestycja na działce nr 47 i 164 w rejonie 3-7 przy ulicy Sebastiana 18 w Krakowie. Tą uchwałę będziemy głosować. Pan Jacek Balcewicz. Tak. Za. Za. Pan Baron Krzysztof. Za. Pan Baron Wiesław. Za. Pan Baron Tomasz. Za. Pani Kaczyńcz Halina. Za. Pan Jakubowski Wejcie. Za. A wrócimy na temat. Za. Panie Krokie, jako przygotarzy. Za. Krzysztofski, to ja. Za. Krzysztofski, Aleksander. Za. Rafał Nowa. Za. Polski Marcin. Za. Za. Sferyna Michał, nieobecny. Szymon Maciej. Za. Wszystko wina w komisji. Szymon Maciej. Nieobecny. Za mało było za. Głosujemy. Możemy zakończyć głosowanie. Sami głosowali Państwo. Pani radna, bo teraz Słuchała pani.